Kilka tysięcy ludzi przyszło na niedzielny koncert wrzesińskiej grupy Hej. Występ zorganizowany w ramach wrzesińskiego weekendu muzycznego otworzył Szymon Krajniak. Moi drodzy, ich płyty rozchodzą się w kolosalnych rozmiarach. Pierwsza płyta, moi drodzy, ponad 100 tysięcy. Druga płyta, 330 tysięcy. Są to tak duże liczby, które w tych latach na rynku muzycznym w ogóle się nie liczą. Ponieważ złotą płytę można już dostać za 10 tysięcy, a wyobraźmy sobie 300 tysięcy, ile ci ludzie musieli sprzedać i jak mocno trafić do naszych serc, żebyśmy tak licznie tutaj przybyli. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że przeboje, które za chwilę usłyszymy, między innymi Moja i Twoja nadzieja, znaczy? Cisza, ja i czas, no i Teksański. I był Teksański, który część widzów rozpalił, a innych w ogóle nie wzruszył. Publika pokazała, że zna na pamięć największe przeboje Heja. Nosowska pożegnała się z fanami. Mimo wszystko wieczór gdzieś indziej w ciepłych, że tak powiem, komfortowych warunkach, a jednak przyszliście i bardzo za to dziękujemy, naprawdę. Bardzo, jesteśmy bardzo wdzięczni, że przyjechaliśmy i ktoś przyszedł. I życzymy Wam zdrowia, nie wiem, czego tylko pragniecie, żeby wszystkie marzenia z listy marzeń zostały spełnione w takim szybkim możliwym terminie. No i dobre, trzymajcie się. Ci jednak chcieli powrotu zespołu na scenę. Najbardziej wytrwali doczekali się autografów od wokalistki Heja. Zobacz, czy wyszło w ogóle.